Czemu ty jesteś uśmiechnięta? Masz na koszulce napisane foch. A czemu nie? No w sumie. Czego się ale uczysz? Też, nie, czytam książkę. Jaką? Jestem seryjnym mordercą. To ja spierdalam. Cześć. Z takich śmieszniejszych rzeczy miała uśmiech dziwny, foch i jeszcze czytała o zabójstwach. Ja nic nie mówię, kurwa, ale niezły materiał tutaj na przyszłe konflikty z prawem. Hejka! No siemano, ja miły chłopak jestem. Nitro. No pewnie, że tak. Miły jestem, fajnie. Nie? Tak. Mhm. Okej. Okay. Co porabiasz? Patrzę na... dwie sympatyczne kobiety. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. A my patrzymy na sympatycznego chłopaka. A ja ale czy przystojnego? Tak. Tak. To bardzo mi miło, bardzo mi miło. Ale nie podrywajcie mnie, zajęty jestem. Nie. Nie, nie, nie. Sandra, spokojnie. To... spokojnie, jak na wojnie. I co tutaj robicie? W sumie to jemy słodycze i w sumie tak z nudów. Tak z nudów tutaj jesteśmy. A wiesz, że jak jesz słodycze, to możesz potem mieć próchnicę? Wiem, ale no. Ostatnio byłam u dentystki i powiedziała, że mam dobre zęby, więc w sumie mogę jeszcze jeść słodycze. Okej. Okay. A do której klasy podstawowej chodzicie? Siódmej. No. Fajnie. To powodzenia tutaj w osiąganiu kolejnych etapów edukacji. Ja będę leciał. Dziękujemy. Pa. Pa, pa. Cześć, cześć. Ale te dzieci teraz szybko ten na omegle wchodzą. Siema. Siema. Czemu pachy nie ogoliłaś? Co kurwa? No to podnieś rękę. A, dobra, to tłuszcz, sorry. Tak, ten złudzenie optyczne. Co tam? Nie. Kurwa, zeskipowała mnie. Ja pierdolę. Jak myślicie, ta łania jest ładna? Nigdy się tego nie dowiemy, bo się nie zrenderuje do końca i tak za każdym razem. Tak za każdym razem. Przepraszam, jasno ci? Tak, bardzo. Chyba, że cię olśniłem. O, dokładnie. W skali od 1 do 10, jak bardzo ci się podobam? Powiem ci, że szczerze, tak z 11. A ty chyba mnie podrywasz. Nie. Chłopie. Co chłopie? A ty jesteś znany, czy coś takiego? Znaczy, możemy się poznać, jak chcesz. Okej. Okej. Masz chłopaka? Nie, nie mam. A chciałabyś mieć? Może. A ile masz lat? A na ile ci wyglądam? Pomiędzy 12 a 21. No to 16. No to 16, no to tak mniej więcej po środku. Ale 16 już skończone, czy idziemy w 17 już tutaj? Skończone 3 marca. A, to już ten, to już w porządku. I gdzie mnie chcesz zabrać na randkę? Maczka. Kurwa, to niezbyt ja wiem, że to jest oklepane, bo często tam ludzie chodzą, ale no chłopie, McDonald's to jest tak jak niebo. Chodzisz do nieba. Prawda. No mówię tak jak jest. To możemy zrobić tak, że wejdziemy do nieba, potem w siebie. W tym niebie. Możesz zostać moją chmurką. A pamiętaj, że ja wszystkie ważne rzeczy pakuję w iClouda. Penis jest bardzo ważny w moim życiu. No dobre teksty. Pierwszy raz słyszę. Całe teksty to skręcisz mnie jak talerz mikrofali. No, ten. Koleżanka napisała. Tak, albo.
Sorry, powiadomienie. A. Nie, bo tak trochę mi oczy prześwietliło. Poczułem się jak na komendzie, jak mi zdjęcie robili do kartoteki. Siedziałem w więzieniu, wiesz? Tak? Mhm. Jak było? Ciężko? Kurwa. Jak jedzenie? Powiem ci tak, trochę dupa bolała, bo ogólnie problem był taki, że zostałem pomówiony. A o co dokładnie, jeśli mogę spytać? O gwałt na nieletniej. A to nie był gwałt. Tylko, że prokurator się przypierdolił do tego, że miała 11 lat. Moim zdaniem była zgoda, tak? Tak. Więc no. Ja ci wierzę, chłopie. Dobra, to kiedy mnie do tego maka zabierzesz? A kiedy przyjedziesz do Gdańska? Mogę być za 4 godziny. Dobra. Tylko jest pytanie, czy w wieku 16 lat mama cię z domu wypuści o 1 w nocy? Mamy nie ma. To co, macie wolną chatę? No. To czemu nie kręcicie jakiejś biby, tylko siedzicie i zamulacie na omegle? Bo była niedawno biba, która się źle skończyła. A jak i się miałam skończyła? Rozwaloną chatę. Co? Jak rozwaloną chatę? Co się stało? Opowiadaj. Interesuje mnie to. No. W skrócie, bo jakby ja się tu wprowadziłam do Gdańska, znaczy no, do kamienicy, do apartamentu i to było wszystko nowe. No i przyszły osoby, których nie znałam i rozwalili mi łóżko, szklanki, było wszędzie piwo na ścianach i tak dalej. No to już połącz czyli taki, budżetowy projekt X to trochę był. A mieliście karła? To mieliśmy? Karła. Nie. No też, znaczy no jeden się ze schodów spieprzył, a specjalnie se zjeżdżał głową w dół. Powiem ci, że dosyć ciekawe imprezy organizujesz, ale już w planach nie masz żadnej innej, bo ci dom zdemolowali, tak? Coś mam, wakacje. No to niby jest za 2 miesiące, tak, jakoś tak. A rodzice o tym nie wiedzą? Co wiedzą? Że masz w planach zrobić kolejną imprezę po zdemolowaniu mieszkania? Pewnie. W sensie to już będą takie osoby, które znam i to będzie taka domóweczka mała. Aha. A co ci ogólnie mama powiedziała, jak wchodzi do domu, a tam pół domu rozpierdolone w 3 dupy? W sensie ja na drugi dzień posprzątałam te ściany i tak dalej, szklanki pozbierałam, tylko łóżko było rozwalone. A co oni na tym łóżku robili, jeśli można wiedzieć? Ktoś miał za dużą ochotę, czy co? Nie wiem właśnie, ja się na koniec imprezy dowiedziałam, że mam rozwalone łóżko i zaczęli naprawiać mi je. Naprawiać po pijaku oczywiście. I powiedziałam, że tańczyłam z koleżanką TikToka. To jest co łeb takie. Aha, tak. Czyli twoja mama powiedziała, że spoko, że jak tańczyliście TikToka, to można łóżko rozpierdolić. No tak, że koleżanka tańczyła, no i skoczyła na to. No, ale i tak się dowiedziała później, bo zobaczyła filmiki. To... Aha, a jakaś kara była? Nie. To masz spoko, właśnie stary. Właśnie śmiesznie nie, ale no, spoko, stary. No, masz spoko, stary. No. Jak ja bym rozpierdolił pół mieszkania w twoim wieku, to by było nieciekawie, no. Ja też nie wiem, dlaczego moja mama tak zareagowała tak spokojnie. Znaczy ja jej powiedziałam, że ta domówka nie wyszła tak. A twoja mama jest twoim tatą? Nie. A chciałabyś mieć nowego? Już miałam. I teraz nie wiem, czy trzeciego chcę. No ale wiesz, ja jestem spoko, twoja mama jest spoko, to może byśmy coś tam jak zrobili. Jak nie będziesz zabierał co drugi dzień do Maka, to spoko. Okej, okay, czyli sprzedaż mamy za wizytę w McDonaldzie. Nie, no się... A ile twoja mama waży? Ile co? Ile waży? A skąd ja mam powiedzieć? No nie wiem, no tak na oko, bardziej 50 czy bardziej 95? No nie. Nie wiem, 60, 70. A, no to tak akceptowanie. Jest ładna czy nie? Ale tak szczerze. Jest ładniejsza od moich wszystkich koleżanek. No jak patrząc, naprawdę. Jeśli wszystkie są podobne do ciebie, to jest taka statystyczna możliwość.
Dobra, dobra. Dobra, pokaż mamę. Poczekaj. No, poczekaj. No, powiem ci, że no. Nie widać, dobra, czekaj. Nie, trochę było widać, figurę przede wszystkim widać. Nie no, bardzo sympatyczna z twarzy. Bardzo. Dobra, to może w ramach zapoznania byśmy zrobili tak, że ja ci podam adres, bo wiesz, jak ogólnie psy się poznają? No, nie wiem. Ja mam ogólnie ksywę Pitbull, bo psy ogólnie poznają się tak, że się obwąchują. Przede wszystkim wąchałem sobie dupę. Byłaby szansa, żebyś załatwiła jej zużyte majtki i je wysłała? Ja wtedy sobie powącham, czy to jest, wiesz, dorodny śledź, czy to jest po prostu, wiesz, jakiś tam gówniany karaś. Aż to zastanowię się nad tą propozycją. Postawię ci za to 2 razy maka. Full zestaw powiększany, kurwa. Cola frytki, nie? Żeby nie było. Że tutaj są jakieś... Wytransferowałabyś właśnie jakieś takie ładne stringi mamy za 2 maczki? Za 2 tylko? I McFlurry dorzucę. No i ciastko jabłkowe na ciepło. No niech kurwa stracuje. Mama lubi ciastko jabłkowe. Okej. Okay. To jak? Może później dam ci znać, dobra? No ale jak później, jak teraz tylko rozmawiamy? Ja ci puszczę blika teraz na 5 dych, żeby nie było, że ten, że kłamie. Dobra, okej. Okay. Czyli sprzedaż majtki mamy za 5 dych. Tak. A wiesz, ona się nawet nie skapnie, wiesz, czasami. Mi na przykład pralka pożera skarpetki, więc wiesz, można też tutaj zafejkować, że jakieś stringi się zgubiły. Nie skapnie się, co ty. Okej. Okay. Dobra, tylko wiesz, to muszą być takie dobrze znoszone, nie? Żeby zapach był intensywny. Jaki kolor chcesz? Czerwony? No nie wiem, a pokażesz jakie są? Nie chcę mi się z butem wstawać. Nie, no weź się bujni, no ja ci 5 dych daję od buta. Czyli na fejku tutaj. No wszystkie kolory, naprawdę wszystkie. Czyli chcesz skama przyjebać tak zwanego, tak? Chciałeś mnie oszukać na pieniądze. Wiesz, że to jest karane? Nie, chłopie, co ty gadasz? Nie. Jak ci się z łóżka nie chce wstać, to już widzę, jak idziesz na pocztę i wysyłasz zużyte majtki mamy. Bo teraz leżę pod kołdrą z komputerem na nogach, no chłopie. No to niech twoja koleżanka się bujnie, bo i tak jest tutaj spędna. Nie. Uwierz mi, zaufaj mi. Ma wszystkie kolory, wybierz. A twoja koleżanka ma ksywę kartofelek? Tak. No akurat tak wyglądasz. Dobra, to skoro tutaj nie zlepimy deala do końca, to ja jestem zmuszony odejść i tyle, ale pomyśl o tym, jakbyśmy się kiedyś jeszcze widzieli i byś miała tutaj jakieś majteczki pod ręką, to ja jestem zawsze chętny. Okej, okay, a w ogóle, znaczy ja cię coś kojarzę, nie wiem, na TikToka masz jakoś, tak? Mam TikToka, no. No to moja koleżanka powiedziała, że czy ja gadam z Nitro, tak? Ty jesteś Nitro? Nie. To akurat są pomówienia. A. Take fan mam na TikToku. Take fan, dolnik i ty. Tak, Efun. To poczekaj, mogę się spytać koleżanki, czy to ty? Nie. Nie? Nie może. Nie mogę. Nie możesz. Dobra. Dobra. To cześć. To. Kurwa, prawie majtki kupiłem. Tak mało brakowało. Siema dziewczyny. Siema. Jestem przystojny? Nie. To wy też nie. Kurwa, i teraz będą te bez beki XD pisać, ha ha ha. No przegrałem Ferengi, uspokójcie się, po prostu trafiłem na 2 hejterki. Za chwilę wam udowodnię, że jestem totalnie fajny. Że jestem fajny chłopak. Chuj, nie, tak totalnie szczerze chuj wam do dupy, nie?
bo wy mnie próbujecie tutaj w jakiś sposób zdemotywować do życia, pisząc jakiś zakolak, masz zakola, siema, fajne rondo, ale fajne dwa placki na czole. Ja wiem, że wy to próbujecie zrobić, ale z racji tego, że ja mam niesamowicie silną psychikę, jestem osobą odporną na hejt i wszelkie takie docinki i takie niefajne zachowania z waszej strony, to ja się po prostu nie dam, bo ja jestem sam świadomy, że mam idealną linię włosów, mam super linię włosów, mam super tutaj fryzurę, fajnie wyglądam, jestem przystojnym chłopakiem, miłym, inteligentnym, umięśnionym, więc ja ogólnie jestem taki kurwa 9 na 10, nie? No i na chuj te XD piszecie? Ja nie wiem. O kurwa, przedszkole! Hej, co tam? Przedszkole V2, siemano! Hej. Co tam? Dobra, zrobimy tak, bo wy macie pewnie z 10 lat, nie? 13. Za wami ktoś siedzi. Nie. Serio, zobacz. No nie mówcie, że mnie kurwa przedszkole skipnął. Siema. Kurwo jebana pierdolona szmato. Siema. O, hej. Jestem przystojny? Bardzo. Pozdrawiam widzów. A czemu powiedziałaś bardzo i skręciłaś tak głową? Przepraszam? Nie no, jesteś no. Tak? Tak. Ile byś zapłaciła za randkę ze mną? Za randkę? Mhm. To ja mam płacić za randki z tobą? No jakbyś miała zapłacić? Jak bardzo by ci zależało? O Jezu. Powiedzmy masz 100 zł w portfelu. Ile z tego byś była w stanie wydać na to, żebym poszedł z tobą na randkę? Mogę ci dać 100. Okej. Okay. To już jakoś, jakiś ten, jak ci na imię? Martyna. Martyna, fajnie, znam taką jedną Martynę. Ogólnie Martyny to fajne kobiety. Znam tak? Taką jedną Martynę, jest zaręczona z takim jednym zakolakiem. I tak szczerze to nie wiem, co z nim robi. Ja też nie wiem, chyba tego się nigdy nie dowiemy. Nigdy się tego nie... Znaczy nie no, można zapytać zawsze, nie? Ale tak trochę ten... To weź spytaj i daj mi znać, dobra? Nie, no raczej już z tobą nigdy więcej nie będę rozmawiał. A może się jeszcze tu kiedyś spotkamy? Nie wiem, bardzo dużo dzieci tu jest. Bardzo dużo dzieci? A ty ile masz lat? 17. Okej, a skąd jesteś? Pomorskie. A masz chłopaka? Kuźwa, kto by mnie chciał? No, na przykład ja, jakbym był zainteresowany. Mhm. Czemu tak w siebie nie wierzysz? Znaczy, ja inaczej, ja mam świadomość i mam lustro w domu, więc wiem, jak ja wyglądam, więc też mam takich kolegów, ja akurat tak nie mam, nie? Że na przykład widzą jakąś fajną dziewczynę i mówią, ty kurde, ona chyba nie jest dla mnie. Ja rozumiem, że masz podobnie, patrząc na mnie, że może ci się wydawać, że nie jesteś na tym samym poziomie, ale jak najbardziej jesteś, trzeba tylko w siebie uwierzyć. Okej, okay, ale odpowiadając na twoje pytanie, nie mam chłopaka. No ale to możesz mieć. Na razie nie szukam. Dlaczego? Nie wiem. Nie potrzebuję. Ale, a być może nie szukałaś, ale teraz jak już mnie spotkałaś, to może jednak się okazuje, że tutaj wiesz. No, nie wiem. Raczej nie zmienię zdania. I co, będziesz sama całe życie? A może szukasz dziewczyny, bo to wiadomo, że tutaj jest... Nie, dziewczyny nie szukam. Może jest XXI wiek i po prostu... Wiesz, można też otwarcie o tym podyskutować. No tak, dziewczyny nie szukasz, no to here I am, nie?